Witam wszystkich, zaczynamy Wieść Gminną. Dzień Animatora Kultury i Sportu to idealna okazja, aby podziękować wszystkim tym, którzy w naszej gminie zajmują się kulturą i sportem. W tym roku okazja do świętowania będzie już w sobotę, a my już teraz chcemy podziękować wszystkim, dzięki którym w naszej gminie dużo się dzieje, zarówno jeśli chodzi o kulturę, jak i o sport. Uczniowie Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy wzięli udział w 5. edycji konkursu do hymnu, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Społeczność SPGO zakwalifikowała się do przesłuchań konkursowych jako jedna z 11 szkół na Dolnym Śląsku i jedna z 300 z całej Polski. Uczniowie wspólnie zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, Rotę oraz Marsz Polonia. Przede wszystkim Wam dziękuję za przygotowanie tych trudnych utworów. Tyle zwrotek się nauczyć, Marsz Polonia to jest rzeczywiście wydarzenie. Podziękujcie swoim rodzicom, bo oni zapewne też musieli Wam pomóc. Podziękujcie rodzeństwu, też pewnie się nauczyli przy okazji. Także bardzo serdecznie gratuluję. Chcę powiedzieć, że już sam udział w tym konkursie, zakwalifikowanie to jest bardzo duże wyróżnienie dla szkoły, bo z całej Polski bierze udział w konkursie tylko 300 szkół. Jesteśmy z Was ogromnie dumni. Ja stałam tam wzruszona, że mogłam uczestniczyć w takim wydarzeniu i mogłam zobaczyć Was w takiej pięknej krasie, pięknych, wyprostowanych, mądrych uczniów. Jestem z Was bardzo, bardzo dumna. Okolice naszej biblioteki pięknieją z dnia na dzień. W minioną sobotę stanął przygotowywany przez ostatnie dni kolejny w gminie Oleśnica domek dla książek. W tym samym czasie powstawały murale na naszym budynku. Dziękujemy wszystkim, których nie przestraszyły chmury i malowali razem z nami. Trwają coroczne spotkania wójta gminy Oleśnica z seniorami. W ubiegłym tygodniu świętowali w Boguszycach, Brzezińce i Wszechświętem. Przed nami spotkanie w Ligocie Wielkiej, Bogusławicach i Bystrem. Pogoda. Po lekkim ochłodzeniu wróci wyższa temperatura, ale będzie i więcej chmur, i deszczu. Pozdrawiam, do zobaczenia za tydzień. Thank you.